U nas nie ma reżyserii, wszystko jest zaplanowane i jest wasze, państwo radni, poparcie, żeby ten dom powstał. Wśród nas jest wyjątkowy gość, jest pani Aurelia Kwiatkowska. Pani Aurelia właściwie ma ciut więcej lat niż ten dom, który jest przy ulicy Partyzanckiej, bo pani Aurelia ma, będzie miała w sierpniu 102 lata, a dom przy ulicy Partyzanckiej ma 99 lat. Bardzo serdecznie witamy panią Aurelię Kwiatkowską. W nowym domu znajdować się będzie 77 miejsc dla pensjonariuszy. Będą oni mieli do dyspozycji 34 dwuosobowe pokoje. Strefę opieki medycznej dla osób wymagających specjalistycznej i całodobowej opieki oraz leczenia. Powstanie także cały szereg pracowni kulinarnych, plastycznych, informatycznych, pomieszczeń do fizjoterapii, zaplecze techniczne i administracyjne oraz kaplice. Czy na XXI wieku dwuosobowe pokoje z węzłami sanitarnymi, z zapleczem do rehabilitacji, z pracowniami, z salonem fryzjerskim, czy to jest wielki luksus dla ludzi, którzy bardzo wiele w swoim życiu przeszli? Często poturbowani znaleźli się w domu pomocy społecznej i myślę, że naszym obowiązkiem, ja bardzo się cieszę, kochani, że robimy to wspólnie, że naszym obowiązkiem jest właśnie przygotować takie warunki dla naszych podopiecznych z całego powiatu ostrowskiego. I Zgoda Buduje to jest to, są te słowa, które każdego dnia wypełniamy treścią i to, co nam od wielu lat już towarzyszy. I za tą zgodę przy realizacji tego obiektu też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za moment podpisania aktu erekcyjnego. Dziś ze względu na warunki sanitarne jest właściwie jesteśmy tylko w swoim gronie. Nasz symboliczny kamień wmurowany zostanie na ryneczku, w miejscu pomiędzy biblioteką a telewizorem, a miejsce to oznaczone zostanie pamiątkową tabliczką. Zanim wmurujemy akt erekcyjny, pozwolę sobie, zanim go podpiszemy, pozwolę sobie odczytać jego treść. Miarą wielkości młodego pokolenia, czyli państwa, jest to, jak dbamy i troszczymy się o starszych, o seniorów. Bo gdyby nie ich życie i praca, być może nie byłoby nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy.